Ostatnio dużo rankingów, więc dziś mój ranking wszystkich animatroników z oryginalnych części FNAF-a. Zacznijmy od podstaw. Freddy. Będę oceniał postacie pod względem Ultimate Customate oraz pierwszych części, więc Freddy w jedynce był mega ciężki, a z kolei w ucenie był mega easy, więc dałbym go na B. Bonnie w jedynce był easy, w ucenie taki łatwy nie był z tego co pamiętam, więc dam go na C. Chica w jedynce była easy, w ucenie też była easy w sumie, więc damy ją tu. Foxy w ucenie jest trudny, a w jedynce easy. Golden Freddy, łatwa postać. Toy Freddy w dwójce easy, w UCN-ie Toy Bonnie. Nie pamiętam go w UCN-ie. A nie, pamiętam. I w dwójce robi to samo w sumie, więc jest bardzo easy, tak samo Toyczyka. Więc damy ich tu. Mangles, nie pamiętam jej w UCN-ie. Więc damy ją tu. Balloon Boy. Łatwy śmieciuch w sumie. Czy nie popełniamy jakiegoś błędu z padłym śmieciem? Nie no, w dwójce jest easy w sumie, ale w ucenie chyba też. JJ. W dwójce easter egg. W ucenie. No to po prostu easter egg, no to fajna postać. Marionetka. W dwójce spoko, w ucenie jest trudniejsza, więc damy ją. Two. Wither Freddy. Tu go damy. I damy sobie tu. To i Bonnie i Serek, a FNAF AR zbieranie remnantu. Trochę mi się nie chce. To i Serek. Papersy, spoko. Springtrap. Trójka. No, easy. VR. Nie easy. AR. Trochę ciężki. WC nie easy, więc dałbym go tu. I oni to po prostu wszędzie to jumpscary po prostu, więc. Damy ich tak w ten sposób. Frediaczki zawsze były łatwe. Toy Pony nie oddychał przecież. Nightmare Pony. Nightmare. Robię błąd, prawda? Też tu lecisz. Fredbertson. W sumie Fredbear był łatwy, zwłaszcza w VR-ze. Nightmares też dodało trochę grozy. Bluestrap. No easy. Jacko Bonnie. Działa tak samo w sumie. Jacko Chica też. Mango też. Night Marionne. No jest trochę ciężka. Nightmare Balloon Boy. Jak mam to zinterpretować? Nie wiem, więc dam go na F. JJ dodaje nam postać, więc na F. FNAF World daje nam balony, ale go nie wiem, jak mam zinterpretować. Bo nie jestem pewien, czy to jest ten, co nam daje armor w FNAF World, więc nie wiem. Lolbit, łatwa, po prostu lol. Baby. Damy ją tu, ze względu na AR. Palore damy tu. Funtime Freddy. Łatwy. Anime Fox nie. Mendo nie. Bidi Baby nie. Mini Riny nie. Enart. Enart łatwy chyba. Bonnet. Bonbon też. Bonnet też.
Niżącej nocy we FNAF Sister Location. Scrap Baby. Tu bym ją dał, tak samo wszystkie TTT. Chociaż... no tak. Co nie, no to są... no, nic nie robią praktycznie. Candy Cadet. No, jakby spoko postać, nie? Helpy. S. Albo nie, tu. Bo w sumie on tak za bardzo nic nie robi. Powiedzmy. Oni są upierdliwi, gdy wchodzą wentami w ocenie. Rockstar Freddy. W sumie on jest spoko. Coinem mu się płaci. Rockstar Bonnie trochę cięższy. Rockstar Chica bardziej ciężka. Rockstar Foxy easy. Chociaż wolałbym Fredsona. On w sumie jest ciężki. L-Chip. O czym my tu gadamy? Ona chyba była po prostu w tym. Glitch Trap. No jakby easy. Chyba. Threadbare chyba też. No i tu już moim zdaniem bardzo fajne postacie. Clamrock Freddy SK. Clamrock Chica SK. Roxan SK. Monty. Nie, no SK. Vani. Za małe jej było. Moon. Tu bym dał Moona. Przepraszam, Sun, tu jest Moon. On. W sumie jest łatwy był. Oni też nawet łatwi byli. Blob. No Blob to za bardzo tak się pojawił, że mało się pojawił, więc damy go tu. Burntrap aka Mimik, to już Mimika też ocenimy. No Mimik jest trochę ciężki, więc damy go tu. Trash King. Map Bot. To lista moich postaci. Dlaczego tak uważam? Brałem pod względem łatwości oraz lubienia trochę. No i co? Uważam, że Glamrock animatroniki są mega łatwe w Security Breach. I w bardzo fajne, więc stałem po prostu na S-kę. No w sumie ty też możesz iść, więc to mój ranking.